Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry Battlefield 3, a dokładnie z jego multiplayera. Dosyć długo do tej gry nie wracałem, bo bardzo dużo singla po prostu wrzucałem na kanał i nie chciałem, żeby sam Battlefield był na moim kanale. Teraz troszeczkę powrócimy po tym, jak zakończyłem singla całego, tam 14 odcinków wyszło. Ojejku, momencik, bo mi oczywiście pady tutaj skacze, bo nie odpowiadam sobie pada od Xboxa. A po prostu on dobrze współpracuje z Battlefieldem i tutaj zaczął szaleć. Dobra, ale udało się chyba jednego nawet rozwalić. Dobra, i wchodzimy z powrotem do... ile tu granatów rzuconych. Ale masakra. Dobra, żyje. Jakoś. Boże. Tam chyba siedzą, nie? No właśnie, widzę go. Asysta przy zabiciu. Udaje się jakieś nawet asysty robić. Nieźle to... Ojojojoj. Skąd to oni do nas tak pierą? Ale momencik, bo ja ich stąd tam widziałem nawet. No ale... O, wychodzą właśnie. Macie tam, kurde. Strzelam do was jak szalony. Wiem, że tam jesteście. Ale no lepiej w sygnalizacji świetlnej nie celować. Próbuję tam przypożdżenie robić takie totalne. Ale nie wiem, jak to wygląda. Tam tu żyje? Nie, tam jest martwy koleś. Wow. Co tu się dzieje? Dobra. Ja się mogę tutaj zeskoczyć. Położyć się na przykład tutaj. Też nie byłby zły pomysł. Trafia mnie. Zabiłem go nawet. No i bardzo dobrze. Tak z RPG dostałem. Ale żyje. Ja nie wiem, skąd do mnie piorą. Tyle ich tam jest. Wow, następny uciekł. W środku nikogo nie ma. No, troszeczkę tak w kampie. Ale dobra, wyskakuję na dół. Ktoś żyje. Wow. Ale strzelają. Dobra, zwijam się stamtąd. Gień. Masz granata. Posmakuj go tam w środku. Haha, aż dwóch zabiłem. Ekstra. No ale dajcie mi przejść, kurde. To się nie da. No, drzewo zwalone. Sakra. Wow, niżej strzelaj. Ale zrąbałem. Strasznie szybko to strzelaj podbija wysoko. O, przepraszam. I po prostu nie mogłem w ogóle trafić. Skończyło się. Przegraliśmy. Bardzo dobani. 5-2. Nawet nie tak źle. Dosyć wysoki ping jak na niemiecki serwer. No ale, może być. Przekwarzenie, no i szturm, którego nie wygraliśmy jednak tym razem. Dobra, poczekamy na następną mapkę. Pewnie by było na tej samej nawet sobie zagrać. No i żeby był to też szturm. O. Tutaj odblokowujemy pomalutku. Znaczenia pojazdy no nie używałem. Funkcję używałem tylko właśnie zwiadowca. No i jego będę tutaj pompował. Chcę mieć w końcu gwiazdkę zdobytą w zwiadowcy. W końcu najmniej mi brakuje, z tego co rozumiem. Nie, moment. To mi tylko broń odblokuje? Tak, ale też chyba gwiazdkę. Jak się nie mylę. Dobra. Nie będę na razie tutaj się rozchodził nad tym. No i tutaj poczekamy sobie. O, szczyt Temavendu. Spoko. Dobra, przeczytam może o co chodzi w trybie szturm. Więc w trybie szturm atakujący mają przedostać się na linię obrony wroga i zniszczyć przekaźniki. Za każdym razem, gdy dwa przekaźniki zostaną zniszczone, linia frontu przesuwa się naprzód. Obrońcy muszą strzec przekaźników do chwili, aż atakujący skończą się posiłki. Atakującym skończą się posiłki. No i tyle. Dobra, to teraz sobie po prostu poczekamy, jak się wczyta nam mapka.
przebierać kurwa nogami już! Piękne słownictwo od razu na samym początku, jak ino weszliśmy. Dobra, bierzemy oczywiście szturm. O, się już tutaj wszyscy grają, a ja co? Ja dopiero zaczynam tutaj. O! Dobra. Na szczęście żyjemy. Przynajmniej ja i ten mój znajomy. Czemu ta mapa tak źle wygląda? Chyba jest zmodyfikowana tutaj, bo mi się wydaje, że przeważnie bliżej było widać. Ale dobra, mniejsza z tym. Próbujemy pomalutku gdzieś się przedostać i nie zginąć tak zagubionym jakimś strzałem. Nie będzie to takie proste, jak się wydaje. Dobrze, oberwał, ale dalej żyje. Dobra, nic z tego. Tu gdzieś pewnie są. Są gdzieś tu? Na pewno skądś strzelają, ale ich nigdy nie widzę. Momencik. Asysta. Więc musiałem go trafić. Gdzieś trzeba się ukryć. Nie no, nie ukrywamy się, tylko strzelamy do nich. Znowu asystę zgarnąłem i tyle. Gdzie? Gdzie? Dom jest. Oczywiście nie trafiłem, tu jest następny. Wow, prawie go w głowę fajnie cylnąłem, ale się jednak nie udało. Tam jest znajomy. Gień. Tam następny. Następne trafienie, bardzo ładnie. To było przeważenie mamy. A ty gdzie? No gin. Boże. Myślałem, że się nie uda. Trzeba ich tam na górze przygwoździć i tyle, żeby nie schodzili za bardzo. Nie kombinowali. Tam jest gagatek. A masz. Biegać, biegać. Bo tutaj zabijemy. Jakąś lepszą lunetę blokowałem. Chyba tak się mówi luneta. Wow. Skąd nas strzelali? Już gdzieś stąd. Wow, od tyłu też dostaje. Wow, to słońce, ja przez to nic nie widzę. Dobra. Żyję, pomalutku badamy tutaj sprawę. Haha. Ładnie go tam wypłaszczyłem. Co? Gdzieś następni są? Moment, trzeba odbić to, co tutaj nam podłożyli. No i co jest? Wow. Ale nas od tyłu zaszli. Znaczy, nie przynajmniej. Nie za dobrze to wyglądało. Miałem ładne 4-0, no teraz będzie 4-1. Spróbuję tą nową lunetę założyć. Wyposaż, akcesoria. To odblokowałem. Dobra, wchodzimy. Kurde, od początku. Nie tak miało być, ale trudno. Wszyscy się stąd zdrapujemy. Wdrapujemy. Kurczę, i A i B. Dobra. A jest podłożone. O nie, A rozbroiliśmy. Bardzo ładnie. Wow. Piękne słownictwo do mnie. Wow. Aja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 j
No dobra, Alcanators. Jak on mnie zabił? Dalej nie wiem, no ale okej. Nie tutaj się drodzę. O, tu ten jest snajperem, więc gdzieś się fajnie ustawił. Ja sobie z nim tutaj postoję. Dobra, ta runa to jest do bani. Nie będę jej już więcej używać. Jest kolega. Nie widzę, kiedy trafią za bardzo. Dobra, udało się go zabić. Tam ktoś na mnie się patrzy. Widziałem ten światełko. Ktoś wjechał. A ten co tam tak biega jak szalony? Aj! Dobra, nie, zmienię. Zmienię na lunetę, bo tą się nie da grać. Chciałbym w ogóle zmienić sobie broń. O. Bo to mi się w ogóle nie podoba. Taka szybko, super, mega szybko szczelna wyposażenie.
Tylko co tu wziąć? Dobra, jednak wezmę SWD. Wróć, wejdź do akcji. Aha, mogę tylko tutaj wrócić. Trudno. Dobra, to lecimy. Spróbuję gdzieś, kurde, chciałbym tak z flanki gdzieś przeatakować, a nie tak z przodu. Tędy spróbować gdzieś wejść. Ludzie gdzieś strzelają, kurde, no nie wiem skąd. Więc pomału, pomału. Zbadajmy sprawę. O, stąd widzę trochę ludu. Tak, będziemy sobie eliminować po kolei. Do tego nawet nie widzę. Niedobrze przejęli tutaj tę bazę. No, giń. No. Bardzo ładnie. Ja tutaj muszę odblokować sobie rzeczy, nie? W broni, więc trzeba ginąć. A tu jest. Następny. Koleś lata i ich odradza. Ja się nie dam. Od razu go załatwię z powrotem. Haha. Kurde, jak to się wycofują, zabani. Nie, nie udało się uciec. Gdzieś tutaj blisko stałem i załatwił od razu. A nie, nawet nie. M40A5 ma setny level na tym. No dobra, nie wiem jak on to zdążył nabić, no ale udało mu się. Dobra, tu się bronimy tutaj. Nie ma dwóch zdań. To gdzie to się ustawić? Wow. A, to jest to miejsce, gdzie oni tutaj zeskakują, nie? Na różnych filmikach chyba. No właśnie. Fajne, fajne to jest. Fajnie, że mi to wygląda. Co, już ktoś tutaj dotarł? Że strzelacie tak strasznie? Nie ma żadnych snajperów. Tu jest jakiś koleś. Co? Nie, nikogo chyba nie trafiłem. Kogo tam nie ma? Tu jest jakiś koleś, biegnie środkiem. Wow! Natrafiony, ale oczywiście przeżył. Dobra, asysta przy zabiciu, więc już nie żyje. A, następni, kurde, trafiają mnie. Gdzie tam z lewej strony jakieś? Ła! Zwiewam. Nie dam się trafić. Jakiś koleś był. Tu jest. Co tego trafiłem? No, ginąć mi tam. O kurde, same asysty idą, no. Ale dobrze, że w ogóle idą. Kampimy sobie troszeczkę tym snajperkiem, ale fajnie się nie tym gra. Mi przynajmniej. I co? Dziwne, że tam nikt nie kampi, kurde, tak żeby udało się nawet ruszyć. Z tej strony próbują podejść. Dobrze, ja to rozumiem. Ktoś chyba moździerzem wali. To tak dosyć zdrowo. Dobra, idę z powrotem do środka, bo jakoś najlepiej mi się tu grało w środku. Parę asyst zdołałem zrobić. No kurde, takie lagi jak są. Jak ja mam ich złapać? Jak ja mam ich zastrzelić? Jest koleś. Zwiał strasznie szybko. Nawet mam jakiś helikopter. Wow, rozwalili nam całą chałupkę. I co, ten nasz kolega u góry? Żyje. Byle jak, ale żyje. Zginął. Oni już tutaj podeszli. Ale lamie, nie mogę trafić. No to nie miło. Zabójstwo w zespole, fajnie. Co on zrobił? Wysadził to? Czy co? No ale masakra. Szalej, szalej. Dobra, do niego dołączam. Mam jeszcze jeden cel chyba, nie? Tak, mam jeszcze.
B. Ale właśnie podłożył ładunek, już nieprzyjaciel. I nie za ciekawie to wygląda. Docisną nas z każdej strony. Nie widzę, skąd oni strzelają. Ale ich tam jest. Dobra, nie, to też już... już poszło. Nie damy rady na pewno tego wybronić. Dobra, mamy ostatnie dwa punkty do obrony. No ale co ciekawe, to nie będzie wyglądać. Nie będą tutaj pewnie skakać. O, jakiś leci. Uratował się. No i jest spoko. Teraz trzeba przygotować jakąś linię obrony. Bardzo chaotyczną oczywiście. Jak inaczej. Ja w ogóle nie znam się, gdzie tu jest. Dobra, zaskakuję na dół. I co? Będzie jakiś atak, nie? Dobra, bronimy tych celów A i B. Idę sobie w stronę B. O, to granat jest. Się klikłem. O, F jest. Rozwalenie tego, co chciałem rozwalić. Sorry, nie? Chciałem się tu przemieścić. Ha. Razem by mnie chcieli tutaj załatwić. No tu nie jest chyba najprostszy atak. Z góry, na dół. No ale fajne życie, pewnie im dobrze będzie szedł. Okej. Nie trafiłem go. Dobra. Co, na górę idę? Idę na górę. Może mnie nie zdołają zabić, zanim dojdę. Próbujemy. Dobra, jestem na górze. Oni tu są. Ile ich tu jest? Wow, jest tutaj koleś. Nie ma łatwego życia. No, zmieniamy broń. Dobrze, tu weszłem, kurczę. Gin. No nie, no przeżył. Tutaj gdzieś spadł. Tam jest jeden. Wow. No to nie tylko jeden, tylko tutaj paru spadło na górę. Masakra. Też ma 30 level dopiero. U, zabili go. Szybko odradzamy się. Dawać, musimy bronić. Mamy dwa tylko punkty, zaczęły bronić jak się tylko da. Ciężko jest, kurde, jednak trafić, jak ten leci z góry tak na dół. Dobra, próbuję gdzieś znaleźć jakąś pozycję. Była dosyć dobra do strzału, przynajmniej byle jakiego. Dobra. Gdzie podłożyć, kurde, pod B podłożyli? Jak oni to zrobili? No ale udało im się. Łatwo, żebyśmy to wybronili. Nie ma takiej opcji. Tędy się nie da przejść. Idźmy tędy. To lecimy pod to B, nie? Nie, no kurde, wybuchło. Skąd dostaje? Gdzieś tam jakiś koleś był. Pewnie dalej jest. Czy nie? Nawet nie. Jest. Kurczę! Myślałem, że go zaszłam od tyłu i go załatwię, a tu nic. Ajajajajaj. Jaki ja mam tu wynik? Dobra, nie chcę tego wiedzieć. Jak nie jestem w pierwszym 16, to nie chcę tego wiedzieć. Ta nowa brońka nie jest taka dobra, jak myślałem. No ale... coś podejrzewam, że tutaj tego nie wygramy. U nas naprawdę nieźle cisną. Dobra, tamten nie żyje. Jak on tu mógł podłożyć? Jak my tutaj stoimy? No. Jak ja go nie trafiam? O, nic nie widać. Dobra, macz tam granata. Nie chcę zginąć.
Co to? A, tu mam amunicję, to nie, tego nie chciałem, nie chciałem. Następny tam z tyłu gdzieś stał. Kurczę. Dobra, zostałem uratowany. Haha, piękne słownictwo jak zawsze. Ojeju, to oni tutaj tuż są. Dobra. Nie no, nie da rady tego obronić. Szkoda. Szkoda. Ale próbowałem przynajmniej. Jeszcze mamy coś do obrony, czy już koniec? Nie no, jeszcze mamy dwa punkty. A, teraz jeszcze tunel. Aha. Dobra. Nie wiem, czy będę do końca tą mapę grał, bo jednak już się to zaczyna bardzo długie robić. Tak dociągnę do 25 minut i będzie na tyle. A, i wyszłem to oczywiście pod największy ostrzał. Zrąbałem. Czemu? Nie chcę zjechać na dół. Może pitch down? Nie, nie chcę po prostu zjeżdżać. Szkoda. No i teraz sobie zmienię broń. Wracam do mojej ulubionej broni. Okej. No tu im będzie, podejrzewam, ciężko jednak przejść. Nie będzie to takie proste. Czemu w naszą stronę to postawię? Ale dobra. Chronimy się tutaj, bronimy się jak tylko można. No i co? Kurde, ile ich tam jest. Jak nie szczerze, to kogoś trafię. Nie no, czołg teraz wyszedł. Fajnie. Czekaj, czy to nasz, czy ich. Jak nasz, to okej, jak ich, to trochę lipa. I się nabiegają. No co? No gdzieś uciekł. A masz! Zabicie wroga. Ty co tak leżysz? Zmęczony. Jakiś ten nasz kolega. Co ja tutaj celuję? Jakiś... Biegną jacyś. No i... Dostał, no i co? Ten też oczywiście nie zginął. Tam jest nasz kolega. Masz. Inny żyje dalej. No, kurde, tutaj teraz go pięknie załatwię. Granat. Ja też im tam podrzucę kolegę. Trafiłem, ale nie zabiłem oczywiście. Nie no, za chwilę mnie tu pięknie przycisną i zginę. Nie ma innej opcji. Dobrze, że w ogóle jeszcze żyje. Wow, tutaj widzę kolegę. Po fachu, ale on musi oberwać. O ile lepiej. Muszę sobie tu radzić. Ojej. Ciekawe, tutaj wyciśniemy stamtąd chyba, nie? Nie za bardzo. Z jednej mańki już atakują. Ja się tu schowam. I zobaczymy, co się da zrobić, nie? Niech tu ciśniemy. Haha. Fajne miejsce, co znalazłem nawet. Kurde. Jakie tam ich ciśniemy? Nie pozwala mi nic zrobić. No i co? Dostał oczywiście. O, dobra, asysta. Przynajmniej tyle. Oj, tamtego już nie trafiłem. Kurde, jednak ta snajperka mi najbardziej pasuje. I tak potrafię mi teraz przycisnąć. No, tak jak teraz. Najmniej. No kurde, dostał. Ja chyba w nogę gdzieś trafiłem, czy coś w tym stylu. A macie tam do środka. Sorry, nie, ale wiesz. A ten co? Nie, przecież w głowę go trafiłem.
Prosto w głowę mu wycelowałem, no nic, trudno. Nieźle odrobiłem teraz. 17-10, no dobra, odradzamy się w środku gdzieś. Teraz się nieźle bronimy, kurde. Jakoś to nawet wychodzi teraz. Oczywiście słychać jakieś stuki z tyłu i takie różne rzeczy, no to normalna rzecz, bo sąsiad oczywiście coś chyba mówi. A masz, kurde, nie trafiłem go. Mało brakło, ale jednak nie trafiłem. Kurde, tu nic nie widać. To się na górę wbije. Nie wiem, czy to jednak jest najlepszy pomysł, ale i tak już to zrobiłem. Nie, nie był to w ogóle dobry pomysł. Czy to nie był w ogóle pomysł, to po prostu samobójstwo. To się strasznie powoli przebijają. No ale chyba dalej się przebijają jakoś. Dobra, wchodzimy do akcji. A, tu znasz. To dobrze. Macie tam granata. A co tam? Granat inny. Nawet jednego zabiłem. No i bardzo ładnie. Właśnie widziałem, że tam ktoś jest. Mi się wydawało przynajmniej. Nie trafiłem. Chyba otwiony. Czołg? Nasz czołg. Na szczęście. Wydaje mi się, że ich po prostu odpychamy. Stamtąd strzela. Koleś. Kurde, ale dostał. Dobra, jest już 27 minut materiału, więc wydaje mi się, że tutaj zakończę po prostu ten odcinek. Bardzo fajnie się zaczyna tutaj grać, ale jednak nie będę tego przeciągał, więc do usłyszenia w następnych odcinkach.